najpierw zmęczony, ale chyba szczęśliwy. Tak, tak, naprawdę bardzo szczęśliwy. Myślę, że dzisiaj był fantastyczny finał, bardzo, bardzo ciężki mecz, bardzo trudny dla nas, ale najważniejsze w końcu zwycięstwo. Zawsze finale są takie, są ładne i kiedy wygrywasz tak, już więcej. Czy ten mecz był trudniejszy, ten tu w Poznaniu, od tego w Paryżu z PSG? Nie, to ciężko powiedzieć. To są inne kwestie, inne rzeczy. Chyba oni mieli dużo czasu na przygotowanie. My nie tyle po tym, co świętowaliśmy w Paryżu. To, co wygraliśmy, było naprawdę bardzo ciężko, ale wytrzymaliśmy. Pierwsza połowa oni super zagrali. I myślę, że druga połowa my byliśmy lepsi i zasłużyliśmy wygrać. Prawdopodobnie z Orlen Wisłą Płock spotkacie się w finale Mistrzostw Polski. To zapewniają się kolejne emocje. No to zobaczymy. Pierwsze musimy zagrać Sopole i oni też muszą wygrać swoje półfinał i potem zobaczymy. Oczywiście mam możliwości i kiedy tak będzie, przygotuję się na to. Czy marzycie już o końcu sezonu, czy jeszcze jednak trochę was jest sił, żeby wskrzesić je no i właśnie tą końcówkę sezonu właśnie zwycięską typu Mistrzostwo Polski zdobyć? No tak, oczywiście chcemy tego zdobyć, że wiemy, że bardzo ciężko będzie, że tylko 3 tygodnie zostało nam, mamy jeszcze 2 tytuły, na które musimy zagrać i chcemy wygrać jeden i drugi. Dziękuję bardzo. Proszę.